Zaczniemy od łatwego zadania. Zróbcie mi pyszne pankejki. Pankejki? Dam radę. Zrobiłam w życiu tyle pankejków. Znam przepis na pamięć. Najpierw trzeba zmieszać mąkę z mlekiem, a następnie wbijamy w to jajko. Zak, na co czekasz? Powtarzaj za mną. Jak ty tam to robiłaś? Mam głęboką miskę. Pozostaje tylko wsypać do niej mąkę. Im więcej, tym lepiej. No nie tak łatwo poradzić sobie z tą mąką. Następne są jajka. Z nimi też trzeba uważać. I trzeba pamiętać o mleku. Wow, babciu, masz już gotowe ciasto. Tak, tak, niedługo będą też pankejki. Kurczę, co ja zrobiłem? Babciu, to wszystko twoja wina. Rozproszyłem się przez ciebie. I przypadkowo przelałem swoje ciasto. Ale nie szkodzi. Myślę, że po wymieszaniu będzie dobrze. Dziwne. Ten głupi mikser właśnie się zaciął. No dalej wyłaź. Kurczę, gdzie są łapki? O nie. Jak mam je wyciągnąć z tego ciasta? Kurczę. Zak, no nie jesteś zbyt dobrym kucharzem. Na pewno moje pankejki będą najlepsze. I tak nie mam tu żadnej konkurencji. Spójrzcie na to piękno. Wyglądają rewelacyjnie. Oczywiście trzeba je jeszcze polać syropem tlenowym, aby były smaczniejsze. Nie zaszkodzi też odrobina masełka. Babci wyszło fajnie, ale jakoś tak nudno. Dlaczego nie zrobić kolorowych pankejków? Dzięki temu ich jedzenie będzie o wiele ciekawsze. Wow, super! Ciasto gotowe, można włączyć kuchenkę. Moje pankejki będą w kształcie znanych postaci. Kolorowe, smaczne i zapadające w pamięć. Przecież takie oryginalne danie nie da o sobie zapomnieć. Przewracamy i czekamy jeszcze chwileczkę. Gotowe. Kurczę, wszyscy mają takie piękne pankejki. Co robić? Wiem! Po co robić pankejki z ciasta? Można po prostu użyć gotowca. Na przykład wyciąć je z chleba za pomocą szklanki. A żeby lepiej smakowały, dodam odrobinę bitej śmietany. Myślę, że bita śmietana poprawi każde danie. No i proszę, prawie gotowe. Dorzucę jeszcze troszkę kolorowej posypki. Rewelka! Kate, wybieraj zwycięzcę. Ojej, jaka różnorodność! Nie spodziewałam się tego. Zacznijmy od Zaka. Mam nadzieję, że jego danie mnie nie rozczaruje. Jakie dziwne ciasto. A posypka i śmietana mi smakują. Zwłaszcza posypka. No dobra, pojedziemy dalej. Co to jest? Dosyć oryginalne, ale czy dobrze smakują? Ojej, jakie fajne! Widać, że szefowa Tina się postarała. No dobra, został ostatni kandydat. Babciu, nie zawiedź mnie. Ale apetycznie to wygląda. Ojej, to jest po prostu cudowne. Smak dzieciństwa. Babciu, najlepiej umiesz przygotować pankejki. Wygrywasz tę rundę. Hurra! Nie martwcie się, też kiedyś wygracie. Gotowi? Zróbcie dla mnie pyszną, gorącą czekoladę. Zrobi się. Łatwizna. Podczas gdy wszyscy są zajęci rozmową, ja delektuję się Nutellą. Zak, wstydź się. Potrzebuję tej Nutelli, żeby zrobić gorącą czekoladę dla Kate. Zamierzam wygrać również tę rundę. Aby to zrobić, muszę wymieszać Nutellę z mlekiem. A następnie postawić tę mieszankę na ogniu i oczywiście dobrze wymieszać. Pachnie pięknie.
O tak, zapach jest niesamowity. Czas, żebym ja zaczął gotować. Tylko nie mogę otworzyć tego mleka. No dalej! Kurczę, teraz sam jestem cały w mleku. Zdecydowanie muszę wygrać, żeby te moje poświęcenia nie poszły na marne. Wiem, w tym celu użyję ulubionych przez wszystkich na tej planecie czekoladowych batoników. Dzięki nim na pewno wymiotę konkurencję. Patrzcie i uczcie się. Gorąca czekolada to już przeszłość. Dziś czekoladę podaje się inaczej, bo tak wygląda ładniej. A poza tym smakuje o wiele lepiej. Znam doskonały sposób na podanie czekolady. Wystarczy, że rozłożę ją w specjalnej foremce, tak aby przybrała kształt kuli. Widzicie? Właśnie taki. A teraz do środka wsypię troszkę kakao, żeby było jeszcze smaczniej. I oczywiście pianki marshmallow. I zamykamy. Voilà! Z wierzchu przyozdobię moje kuleczki polewą. Wyszło pięknie. Teraz można wlać gorące mleko do szklanki. Wystarczy wrzucić do niego jedną kulkę i od razu zrobi się czekoladowe. Co to za jakiś patos? Moja wnuczka lubi domowe kakao i gorącą czekoladę. Ja też takie chcę. Co to za zapach? Zak, wszystko ci tam się pali. Ojej, zaraz wszystko wyłączę. Kurczę. Batoniki przykleiły się do garnka. O nie, no co ja mam z tym zrobić? Wyszła mi jakaś rzeźba czekoladowa. Zak, co to ma być? Nie wygląda jak kakao czy czekolada. Dobra, spróbuję. Bez szału. To jakaś garść czekoladek. Nie nadaje się. Zobaczmy, co przygotowała dla mnie moja ukochana babcia. Zrobiła domowe kakao. Pyszne. W dodatku z ciasteczkami. Zostało mi tylko spróbować, jakie cudo stworzyła szefowa Tina. No, sposób podania z pewnością dużo ciekawszy od pozostałych. Już wiem! Tą kuleczkę trzeba wrzucić do mleka. Wow! To jakaś magia! Naprawdę mleko zrobiło się czekoladowe? Spróbuję. Rzeczywiście! To niesamowite! Zwycięzca rundy jest oczywisty. Tina, wygrywasz! No to było oczywiste. Jestem przecież profesjonalistką. I teraz chcę tort. Duży i pyszny. Potrafię robić całkiem niezłe torty. Trucizna! Na bank sobie poradzę. Jak miło, że babcia zna gusta swojej wnuczki. Mogę zrobić dokładnie takie ciasto, jakie Kate lubi najbardziej. I zrobię je w kształcie serduszka, więc będzie też naprawdę urocze. No proszę, wyszło słodziutko. Biszkopty trzeba porządnie posmarować kremem, żeby się skleiły. Im więcej kremu, tym będzie smaczniej. Dlatego trzeba rozsmarować go na każdym milimetrze tortu, aby mieć pewność, że się spodoba mojej ukochanej Kate. A teraz wszyściutko dokładnie wyrównamy. Gotowe. Ale pyszności. Teraz zaczynamy dekorację. Najlepsza dekoracja to oczywiście świeże owocki. Pozbędziemy się szypułek, a następnie obłożymy owocami tort. Nadadzą ciastu wyrafinowany i oczywiście pyszny smak. No co sądzicie o moim arcydziele? Jakieś banalne. Pokażę wam zaraz, jak można zrobić pyszne, ale oryginalne ciasto. Najpierw kroimy biszkopt na dwie części, a następnie z każdej z nich wykrawamy kawałeczek. Gotowe. Później trzeba powtórzyć kilka czynności za babcią. Po pokryciu każdego biszkoptu kremem czas odwrócić naszą konstrukcję. Super. Mamy więc bazę dla przyszłej tęczy. Od tego momentu po prostu dekorujemy ją odpowiednimi kolorami. Jestem pewna, że Kate nie próbowała jeszcze tęczowego tortu. No i już prawie gotowe. Pozostaje tylko wygładzić krem i dodać jakieś szczegóły.
Świetnie. A teraz dorobię naszej tęczy buźkę, żeby wyglądała o wiele ładniej. Można też dorysować chmurki. I moje kulinarne arcydzieło gotowe. Po co się tak męczyć? Tort już jest i tak trzeba go zjeść. Wystarczy dodać troszkę kremu. Przecież wszyscy go kochają. Co? Ciasta babci i Tiny są lepsze niż moje. Ale zaraz to naprawię. Muszę roztopić różową czekoladę. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić szybko. Jest! Gotowe! I pyszne! Teraz jest idealny moment, żeby oblać tort czekoladą. Ale trzeba to zrobić za pomocą specjalnej foremki. Muszę też pamiętać o posypce. Fajnie wymyśliłem, co? Zaraz będzie show. Ta-dam! Spójrzcie na to piękno. Rzeczywiście całkiem fajnie to wygląda. Okej, tym razem wszyscy się postaraliście. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Niech będzie tort Tiny. Jest taki słodki. I pyszny. Ale zdecydowanie czegoś mu brakuje. Babciu, mam nadzieję, że twoje ciasto bardziej mi posmakuje. No rewelka, ale to też nie do końca to, co chciałam. Zak, może chociaż ty zrobiłeś idealny tort? Wygląda dosyć zwyczajnie, ale wygląd może być mylący. Ojej, i tak właśnie jest w tym przypadku. To najsmaczniejsze ciasto, jakie jadłam. Zak, gratuluję. Tym razem wygrałeś. No wreszcie! Myślałem, że się tego nie doczekam. Jestem mega szczęśliwy. Ciekawe, co to będzie? W pierwszej rundzie każdy z was musi zrobić dla mnie tort. Tort? To proste. Zaczynamy od przygotowania biszkoptu. Będziemy potrzebować mąki, jajek, mleka, odrobiny cukru i świeżo wyciśniętego soku z cytryny. To naprawdę nie jest skomplikowane. Trzeba tylko wszystko powtarzać za babcią. Aj! To boli! Babciu, co ty robisz? Patrz, gdzie strzelasz swoim sokiem z cytryny. Przepraszam, nie chciałam. Wracam do robienia biszkoptu. Masa jest gotowa, pozostało tylko ją wlać do formy. Trzeba to robić bardzo ostrożnie. Właśnie tak. Nie no, po tym wszystkim nie mam ochoty na zabawę z mąką. Wolę zrobić ciasto dla Kate na bazie innych smakołyków. Będę potrzebować kilku rolek gumy Hubba Bubba. Tylko, że nie dam rady sama jej rozwałkować na placek. Muszę sięgnąć po ciężką artylerię. Ta maszynka załatwi sprawę. To co trzeba. Dziękuję. Dobra robota. A teraz wywrotka z żelkami. Najwyższy czas wrzucić je prosto na patelnię, żeby się roztopiły. Trzeba pamiętać o mieszaniu. Doskonale. Teraz muszę ostrożnie wziąć patelnię specjalnymi chwytakami i wylać roztopione żelki na placek z gumy. Ale wspaniale to wygląda. Teraz powtarzamy z drugą warstwą. Guma. I jeszcze jedna warstwa żelków. To będzie pyszne. W rezultacie wyjdzie mi wielowarstwowy, rewelacyjny torcik. No i gotowe. O, babcia chyba też coś zrobiła. Oczywiście, że zrobiła. Mój biszkopt jest gotowy. Czas rozkroić go na dwie warstwy. Każdą z nich przekładamy bitą śmietaną. Dokładnie rozsmarowujemy. I dodajemy drugi biszkopt. Wspaniale. A ty co tak siedzisz? To jakaś nuda. Pójdź na mój tort.
Zamierzam udekorować go kropelkami barwnika spożywczego, żeby był piękniejszy. Ale kropelki to tylko początek. Muszę rozprowadzić barwnik po calutkim torcie. Użyję do tego specjalnego narzędzia. Wychodzi idealnie. Wspaniale. No to ja rozumiem. A teraz zrobię otwór w środku tortu, aby wsypać tam jak najwięcej cukierków Skittles. Wszyscy je uwielbiają. To pewniak. Wydaje mi się, że czerwonych cukierków jest troszkę za mało, ale nie szkodzi. Mam więcej. Patrzcie i zazdrośćcie. Tak powinien wyglądać prawdziwy tort. Ciekawe. Ja też udekoruję swój tort, ale słodycze są banalne i niezdrowe. Truskawki to inna sprawa. Pozbędę się szypułek za pomocą słomki. Następnie truskawki trzeba rozkroić na połówki i przykleić je do tortu. Nierealnie piękny. Nierealnie piękny jest mój tort, który postanowiłem dodatkowo udekorować tęczą. Ciekawe. A ja dodam listki świeżej mięty i plasterek cytrynki. Tak będzie o wiele ładniej. Mnie nie przebijesz. Że co? Mój tort jest ładniejszy. Co to za kłótnie? Ale ja też muszę udekorować swój tort. Co prawda została mi tylko jedna guma, ale damy radę. Hej, przestańcie. Niech Kate zdecyduje. Wow, ile smakołyków. Nawet nie wiem, od którego zacząć. Na początek niech będzie tort babci. Dobry. Ojej, i kwaśny. Co to ma być? Cytryna? Babciu, dlaczego dodała się aż tyle? Nie da się tego jeść. Następny będzie tort szefa kuchni Zaka. Jest nie tylko piękny, ale naprawdę duży. A ze środka sypią się skittlesy. Niesamowite. Makuje nierealnie pysznie. Wow. Ojej, a co to za różowy torcik? Jak dla Barbie. Emma, naprawdę udało ci się zrobić tort z gumy? Ty wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Wow! Jak fajnie się ciągnie. Ekstra. To jest przepyszne. Nie miałam pojęcia, że ciasto z gumy może być tak smaczne. Wiecie, co jeszcze jest bombowe w tym cieście? Można z niego robić balony. I właśnie zamierzam go nadmuchać. To jest nie tylko pyszne, ale i zabawne. Emma, twój tort wygrywa tę rundę. O tak, nie na darmo się starałam. Co będziemy gotować w tej rundzie? A w drugiej rundzie zrobicie dla mnie jajka z patelni. Jajka? Pewnie. Najpierw za pomocą sztuczki oddzielę kilka białek od żółtek. Właśnie tak. Gotowe. Znowu się popisuje. Co on myśli, że to jest takie trudne? Nic podobnego. Oj. Chyba to jednak nie jest takie proste. Co robić? To były ostatnie jajka. Wiem. Mogę użyć strzykawek, żeby oddzielić białko od żółtek. A następnie wycisnąć je na rozgrzaną patelnię. Właśnie w ten sposób. A żeby fajnie wyglądało, zrobię nie jedno, a kilka mini jajeczek. Zobaczcie, jakie urocze. Czeka mnie dość trudne zadanie. Białka zabarwię na różne kolory. Użyję strzykawki, żeby powstała z tego tęcza. Gotowe. Czas na strzykawkę. No i proszę, a żółtko będzie słońcem. Po co takie kombinacje? Można po prostu zrobić urocze smażone jajka w kształcie kociego pyszczka. Żółtka wyglądają jak duże oczy. Tylko spójrzcie, jak fajnie wyszło. Aj!
Babciu, przez ciebie moje słońce się rozlało. To było przez przypadek. Ale mi wyszedł słodki kotek. Tak nie można, to nie fair. Okej, myślę, że zacznę od małych jajeczek Emmy. Pyszne. Co? Już się skończyły? Jakoś mało. Dobrze, że są inne. Co tam zrobił szef kuchni Zak? Co to ma być? Jakieś rozmazane żółtko. Nie chcę tego jeść, ohyda. Ojej! Zjem tego słodkiego koteczka od babci. Spróbuję. Pycha! Babciu, gratuluję wygranej. Oj, dziękuję bardzo. Wiedziałam, że będzie ci smakować. Ciekawe, co będziemy gotować w tej rundzie. Ceczurosy. Wiecie, co to jest? Oczywiście. Zrobię je w mgnieniu oka. Zaczynamy. Trzeba wymieszać mąkę, cukier i wodę. Aby ciasto było bez grudek, użyję do tego specjalnej maszyny. Właśnie tak. Skoro dzisiaj wszystkie moje dania są kolorowe, to i czurasy takie będą. Mam różowe i niebieskie ciasto. Użyję zwykłej foliowej torebki, żeby wycisnąć czurosy idealnej wielkości prosto do wrzącego oleju. Wygląda to na łatwe. Trzeba tylko powtarzać za profesjonalistą. A teraz wyciskamy. No dalej. Ojej. Coś poszło nie tak. Ohyda, wszystko się wylało. Muszę coś wymyślić. Mam pomysł, zrobię czurosy z zakręconych marshmallows. Są pyszne same w sobie, ale smażenie na oleju sprawi, że będą jeszcze lepsze. Nie wiem, co to są tam jakieś czurosy, ale szybko się uczę. Wymieszam ciasto w butelce. Tak będzie o wiele wygodniej. Kładniki na miejscu, a teraz mieszamy. Tak, żeby mieszanka porządnie się połączyła. Ojej, chyba przesadziłam. Babciu, spokojnie. Oj, nic mi nie jest. Dziękuję. No dobrze, nadszedł czas, żeby wycisnąć na blaszkę czurosy. Upiekę je w piekarniku. A ja dodam do swoich lody. Z nimi wszystko smakuje lepiej. Ostatnim akcentem będzie kolorowa posypka. Smacznie i pięknie. Babciu, co to ma być? Jak to co? Czurosy. Zostało tylko polać je miotkiem i gotowe. To nie są czurosy, to zwykłe ciastka. No dobra, ciekawe jak będą smakować moje. Kurczę, wyglądają tak sobie. Mam nadzieję, że Kate się spodoba. Tak to się kończy, jak wpuszczą amatorów do kuchni. No dobra, Kate, smacznego. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Zacznijmy od propozycji Emmy. O nie, nie zjem tego. Okropne. Spróbuję danie babci. Dobre, tylko że to są kruche ciasteczka, a nie czurosy. A szef kuchni Zak naprawdę się postarał. Jego danie jest godne pochwały. Niesamowite. To jest naprawdę dobre. Nigdy wcześniej nie próbowałam takich pysznych, kolorowych czurosów. Gratuluję. O tak, no w końcu. Proponuję zacząć od czegoś łatwego. Zróbcie mi pyszny makaron. Prościzna. Potrzebne będzie najzwyklejsze spaghetti. Nigdy w życiu nie robiłem czegoś takiego. Ale myślę, że uda mi się to ugotować. Tylko jak zmieścić całe spaghetti do tego garnka? To trudny przypadek. Patrz i ucz się. Musisz to po prostu złamać. Wtedy na pewno zmieści się w każdym garnku. A teraz trzeba je ugotować i regularnie mieszać. A, to jest nawet łatwiejsze niż myślałem. O nie, moje spaghetti zrobiło się czarne. To obrzydliwe. Ups. Wyrzucił garnek? Chyba już wiemy, kto przegra. A ja wiem, kto wygra. Oczywiście ja.
Zamiast tego małego garnka użyję dużej patelni, na której na początek usmażę kilka świeżych pomidorów. O tak, co za aromat. A teraz dodam troszkę spaghetti. Tak właśnie robi się prawdziwy makaron. Nonsens! Zapomniałaś odcedzić wodę. Oto jak to się robi. Oj, nic nie widzę. Muszę czymś wytrzeć okulary. Betty, mam nadzieję, że nie będziesz miała nic przeciwko. Nie do tego służy mój strój szefowej kuchni. Gotuję w nim najsmaczniejsze potrawy. Dobra, dobra. Ja nie potrzebuję takiego kostiumu. Zrobię mojej wnuczce pyszny makaron. A co ja mam robić? Wiem. Dlaczego nie skorzystać z tradycyjnego przepisu na spaghetti? Wystarczy wziąć dwie paczki zupki chińskiej i ugotować je w czajniku. To szybkie, łatwe i bardzo smaczne. Ale fajnie mi to wychodzi. No to dosyć oryginalny sposób. A ja do mojego spaghetti dodam starty ser. Dzięki temu moje danie będzie jeszcze smaczniejsze. Jak niechlujnie. To wszystko musi być zrobione z wyczuciem piękna. Dodam też troszkę kiełbasy, nie zaszkodzi. Wszyscy ją uwielbiają. Czujecie ten aromat? Myślę, że mój makaron też już jest gotowy. Dobra, najwyższy czas, żebym dodał trochę keczupu. No, Paige, możesz próbować. Smacznego. No w końcu, jakie to wszystko jest pyszne. Tylko te kluski w czajniczku trochę mnie niepokoją. Chyba od nich zacznę degustację. Fuu, to jest obrzydliwe. A teraz mam zamiar spróbować makaronu z moją ulubioną kiełbasą. No to zupełnie inna sprawa. Bardzo smaczne. I ostatni pretendent do zwycięstwa. Spaghetti z serem. O tak, nie ma nic smaczniejszego. Babciu, to ty wygrywasz. Wiedziałam, że wygram. Uczcie się ode mnie. To naprawdę jest pyszne. A w drugiej rundzie chcę, żebyście mi zrobili takie ciastko, jak ze Shreka. Co? Jak to się robi? To bardzo proste. Dlaczego nie oddacie mi od razu wygranej? Nie ma mowy. Babcia też wchodzi do gry. Ojej, niepotrzebnie tak rozciągałam swój stary kark. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest przesianie mąki. I oczywiście dodanie niezbędnych przypraw. Cynamon jest tu obowiązkowy. Co ty tam gadasz? Najważniejszy jest cukier. Jakie ciastka robi się bez cukru? Dobra, myślę, że z mąką sobie poradzę. Albo i nie. Kurczę, teraz mam w niej całą twarz. Co za ohyda. Rzeczywiście ohyda. Nie zapomniałam o cukrze. Trzeba go dodać do roztopionego masła. I oczywiście dobrze wymieszać. Masło się roztopiło, więc dosypuję cukru. I wszystko łączę. Powstałą masę dodajemy do mąki. A następnie wszystko dobrze ubijamy mikserem. O maśle ja też pamiętam. Proszę, patrz. Ale będę je mieszać rękami. Bo ciasteczka trzeba robić z miłością. Oczywiście nie można zapomnieć o syropie. Co wy tam robicie z tym masłem? Jak z nim pracować? Jest takie klejące. Takie śliskie, wypada mi z rąk. No, o tym mówiłem. Ale nie szkodzi. Wystarczy mi jedna ręka, żeby to wymieszać.
Moje ciasto jest już prawie gotowe. Pozostaje tylko zamienić je w płaski naleśnik. Bardzo ważne jest też, żeby go zmierzyć. Wtedy będę wiedziała dokładnie, ile ciastek mi wyjdzie. A ja używam do tego foremek. Dzięki temu ciastka są dużo bardziej równe. Ale fajne. Muszę je tylko upiec. Wow, już prawie skończyłyście. Jak ja mam was dogonić? Ale chyba czas, żebym ja ulepił ciastko. Zdecydowanie jestem w stanie sprostać temu zadaniu. To jak lepienie z plasteliny. Zaraz stworzę takiego ciastka, że wam oko zbieleje. No, wyszło idealnie. Mąka jest taka niesmaczna. Mój mały człowieczek jest gotowy. I jego domek też jest gotowy. Czas włożyć ciastka do piekarnika. No, kiedy one będą gotowe? Ta-dam! Spójrzcie, jakie to słodkie. Ale słodziaczki. Ja mam najfajniejsze. Ojej, gdybym zobaczyła to w nocy, nie mogłabym znowu zasnąć. Dobra, nadszedł czas, żeby zbudować dom dla mojego małego ciastka. Proszę zwrócić uwagę, że zrobiłam wszystkie części tego domu z ciasteczek, więc można je później schrupać. Już samo patrzenie na ten domek wprawia mnie w świąteczny nastrój. On się u mnie pojawia, gdy tylko widzę kolorowe ciasteczka. Uwielbiam cukierki. Są takie dobre. No właśnie. Przecież można z nich zrobić oczy. Kurczę, dobrze, że wszystkiego nie zjadłem. Wow. Szefowa Betty z pewnością przeszła samą siebie. Masz rację. Zrobiła prawdziwą magię. Ojej, domek z piernika. I cała masa ciasteczek. A co to jest? Mam nadzieję, że przynajmniej jest smaczne. Jakie suche. To się do niczego nie nadaje. Ale te ciasteczka w środku wyglądają nieźle. O tak, są bardzo pyszne. Dziękuję, bardzo mi się podobają. No to czas na degustację piernikowego domku. Myślę, że zacznę od drzwi. To jest to. Nie mogę się zatrzymać. To jest takie dobre, że chcę zjeść cały domek naraz. I oczywiście wszystkich jego mieszkańców. Ojej. Rewelacja. Co za pyszności. O tak. Szkoda, że domek jest już w ruinie. Ale to było naprawdę pyszne. Betty, tym razem to ty wygrywasz. Oczywiście, że ja. To było jasne od pierwszych sekund. Mam już dosyć cukru. Teraz mam ochotę na corn doga. Da się zrobić. Przynajmniej wiem, jak ugotować parówki. Użyję najlepszej jakości kiełbasek, jakie znam. Parówki? To obrzydliwe. Laska prawdziwej kiełbasy, no to już inna sprawa. To będzie naprawdę pyszne. Nie trzeba tu nic gotować. Wystarczy nabić kiełbasę na patyk i wrzucić do oleju. Pojawił się problem, którego się nie spodziewałem. Jak w ogóle otworzyć paczkę tych parówek? Dlaczego nie potrafię tego zrobić? Nawet małe dziecko może to zrobić. To jest bardzo proste. A, nie wiedziałem, że jest tu takie specjalne miejsce. Ojej! Gotowanie to zdecydowanie nie moja działka. A ja zacznę od zrobienia ciasta. Znam jego przepis na pamięć. Wow.
kulce gotowe. Teraz każdą parówkę obtaczamy w cieście. Wrzucamy do wrzącego oleju. Zrobię to samo z kiełbasą. To jest proste. No, ja muszę podnieść moje parówki z podłogi. Aj! To boli! Skąd w ogóle wzięły się te pułapki na myszy? Przecież tu nigdy nie było gryzoni. Ser? Mam pomysł! Dlaczego nie dodać trochę sera do corn doga? To będzie bardzo smaczne. Yeah, baby! No, weszło całkiem fajnie. Teraz można zanurzać w oleju. Aj, jak to się rozpryskuje! Tak, rzeczywiście, lata we wszystkich kierunkach. Co za tchórze, przecież to tylko olej. Co z nim nie tak? No i corn dogi są gotowe. Pozostaje tylko przygotować je do ładnego podania. Na przykład zrobić z nich takie słodkie misie. Oczywiście nie możemy zapomnieć o sosach. Z nimi będzie jeszcze smaczniej. Wystarczy keczup i musztarda. O, wow! Moja wnuczka na pewno pokocha takiego corn doga. No, ja mam serową niespodziankę, która na nią czeka. Odrobina keczupu też nie zaszkodzi. Gotowe! Smacznego! Ojej! Wszystkie te corn dogi są pyszne. Zacznę od tego. Nawet nie potrafię go odpowiednio podnieść. Wo, tu jest kiełbasa. Trzeba było dodać parówkę. Najwyższy czas spróbować tych słodkich misiów. Myślę, że sosy sprawią, że będą wyjątkowo smaczne. Niewiarygodne. Zarówno pyszne, jak i piękne. Został ostatni kandydat do wygranej. Wow! To przecież ser! To naprawdę fajna niespodzianka. Chyba najlepsze corn dogi, jakie dzisiaj jadłam. O tak! Wiedziałem, że mogę coś dzisiaj wygrać. Pyszota!